Czyliż w istocie pani w swojej pysze mniema, że ponad tłum kochanków nic już w świecie nie ma? I że każdy z łatwością tajników nie zgadnie, jakie w triumfach twoich ukryte są na dnie? Czy sądzisz może pani, że ktoś w to uwierzy, że ich liczba powabem twym tylko się mierzy? Że uczciwe uczucie porusza tą zgraju i wielbiąc się cnotą twoim hołd oddają? Nikt kosztów próżnych westchnień ponosić nie będzie. Świat nie jest naiwny. To też widzim wszędzie kobiety, które zdolne czucia wzbudzić swą osobą, a które tłumu gachów nie wlokał za sobą. Stąd też konkluzja jasna i nazbyt prawdziwa, że bez niejakich ustępstw serc się nie zdobywa. Że nikt dla pięknych oczu czasu nie zwykł tracić i względy zalotników drogo trzeba płacić. Niech więc twoja ambicja zbytnio się nie puszy z triumfów, co zbyt trudne dla szlacheckiej duszy. Zdobycze, z których chełpisz się w takim zapale, wynosić się nad drugich praw nie dają, wcale. Gdyby w istocie zawiść moją pobudką była, mogłabym iść w twe ślady, moja pani miła. I nie drożąc się zbytnio dowieść, że kobieta, jeśli chce mieć faceta, znajdzie ich dosyta.